Chciałem wam pokazać nowe oszustwo. Przeczytajcie sobie dyskusję. Człowiek pisze z translatora. Ja wysłałem mu nagranie, to nagranie. Dobry wieczór, mistrzu. Jak się dzisiaj czujesz? Jak przebiegły wieczorne modły? Człowiek prawie sam się dodał do mnie, tak, do znajomych. Generalnie ja dodaję wszystkich, którzy chcą. Nie rozumiem mówionego polskiego brata. A myślałem, że się źle nagrało i że to będzie nieczytelne, więc piszę. Coś się spierniczyło z moim nagraniem, nie chciało. Bla, bla, bla. Jak minął ci dzień, majorze? Jakie masz dzisiaj osiągnięcia? Czym chciałbyś się pochwalić przede mną? A on mi: pomóż, bracie, płaczę. Gdzie bieda się stała? Czego ci trzeba? Dlaczego żeś nie zadbał o to wcześniej? I zobaczcie, jakie zdjęcie mi wysyła. Jakie wideo. To ma wzbudzić moją Now, empatię. this is the house, dome, house. Dom na ziemi. This is a bedroom. To jest moja sypialnia. This is inside our house. To jest, nie wiem, entrance, wejście do mojego domu. Wszystko pokryte kulami, śladami po strzałach, po kulach generalnie. Zobaczcie, jak wygląda nowoczesne oszustwo, na co możecie się złapać, jeżeli było oszustwo na wnuczka, teraz są bardziej zrafinowane oszustwa. Jak pokazuje ci ktoś takie zdjęcie, co myśli? Facet jest w opresji, trzeba mu pomóc. O co on poprosi? Zobaczymy, o co poprosi, zapytamy go. How can I help you? How can... In English zaczynamy pisać, tak? Help. Wejdziemy w tą rozmowę, wejdziemy w tą dyskusję, bo sytuacja jest tragiczna. Oczywiście zasejwowałem to, tak? Zobaczcie te zdjęcia. Robi to wrażenie, co? Widać tutaj czarnoskórego człowieka. Murzyna. Henryk Sienkiewicz nazwał murzynów murzynami, a nie Afroamerykanami. Ten człowiek, którego widzimy tutaj, to jest murzyn, ok? Rozumiecie? Ja rozumiem i ja wiem, bo Henryk Sienkiewicz dostał Nagrodę Nobla i o tym wiem. I może przesłuchajcie tego. Ciemno to widzę, mistrzu. Właśnie, ciemno to widzę. Natomiast jest to oszustwo, więc facet zaraz będzie próbował podać albo konto, albo Western Union, gdzie mam przelać mu pieniądze i poda wszystkie możliwe dane. Poczekamy kilka chwil. Generalnie prawdopodobnie to jest bot i pisze do kilku tysięcy kont naraz, czeka na zainteresowanie, stara się wejść w interakcję, w dyskusję, wymieniać zdanie. No, po pewnym czasie dopiero trafia to do człowieka, człowiek zaczyna na to odpowiadać. To by było chyba na tyle w tej chwili, bo widzę, że ta dyskusja, ta konwersacja się nie do końca klei, albo jest zajęty, albo urobił kogoś innego. Come on, how to help you? What can I do? Oni to uwielbiają, on mi powie. Interesuje was, jaki będzie ciąg dalszy? Jak wygląda nowoczesne oszustwo? No to zapraszam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, Marcin Kryński.